Pewnego razu Rumcajs przyszedł do iczyńskiego rusznikarza Grajcara i powiada: potrzebuję nowy pistolet. Do starego napadał mi deszcz, jest do niczego. Grajcar podał mu pozłacany pistolet z krzesiwem i powiada: weź ten, jest z Niderlandów, strzela samoczynnie. A jest nabity? Zapytał Rumcajs. Tak, Grajcar na to. Możesz wypróbować. Rumcajs wycelował w szyszkę, która rosła na świerku w zamkowym parku. Nacisnął spust, a tu nic. No, to jest piękny szmelc, zauważył Rumcajs. I gdy tylko to powiedział, pistolet sam wystrzelił. Ledwo rozwiał się dym, a z kramu naprzeciwko wyleciał zegarmistrz Semerat i trzymał w ręku zegar z kukułką. Przeklęty Rumcajsie, zmalowałeś mi ładny numer, powiada. Zabiłeś mi tę kukułkę. Rzeczywiście kukułka miała postrzelone skrzydło. Pokaż, powiada Rumcajs do zegarmistrza. To, co zepsułem, muszę naprawić. Wziął zegar z postrzeloną kukułką i odniósł go Hanse. Nigdzie nie będzie kukułce tak dobrze, jak w dębowym lesie, powiada. I dlatego ten nieszczęsny ptak będzie u nas w Żacholcu, dopóki nie wyzdrowieje. Leśne powietrze czyniło istne cuda. Już niedługo kukułka próbowała kukać, a po tygodniu kukała jak najęta. Tylko że do kukułki zaczęły się zlatywać rozmaite ptaki. Kowaliki, i sujki, i czyżyki, i dzięcioł, i wilga. Obsiadły gałęzie w koło i wytrzeszczały na kukułkę oczy. Kukułce z zegara nie bardzo to było w smak i zamknęła się w domku. To z kolei nie podobało się ptakom. Pewien Gil zaczął tłuc dziobem w drzwiczki zegara i tłukł tak długo, aż kukułka otworzyła. Tego kukułka miała już naprawdę dość. Czemu się gapicie? Powiada. Bo chcemy widzieć! Chichotały ptaki. Tak? No to zobaczycie! Krzyknęła kukułka. Wyleciała z zegara i zaczęła latać po lesie. A latała od gniazda do gniazda i w każdym przez chwilkę posiedziała. A potem wróciła do swojego zegara. Ptaki rozświergotały się, ale kiedy przyszedł Rumcajs z zegarmistrzem Semeradem, wolały odlecieć. Zegar chodzi dokładnie, powiada zadowolony Semerat. Wziął zegar z uzdrowioną kukułką i wrócił do Iczyna. Kiedy Semerat odszedł, Rumcajs położył się na mchu i zdrzemnął. Ale zaledwie zmrużył oczy, przyleciał czyżyk i zaczął z wściekłością ćwierkać. Uspokój się, powiada Hanka. Pozwól Rumcajsowi trochę pospać po ciężkiej pracy. Lecz po chwili zleciały się kowalik i sujka i czyżyk i sikorka i wszystkie pozostałe. Co jest? Krzyknął wyrwany ze snu Rumcajs. A ptaki ćwierkały jeden przez drugiego. Weź drabinę i chodź popatrzeć, ładne rzeczy się tu dzieją. Prowadziły Rumcajsa od gniazda do gniazda, a w każdym był świeżo wykluty zegar z kukułką.
Co teraz? Przestraszył się Rumcajs. Przecież tak tego nie zostawisz, powiedziała Hanka. Więc Rumcajs wchodził na każde drzewo i zbierał wszystkie zegary. Następnego dnia razem z Hanką odnieśli je do zegarmistrza Semerada i sprzedali po groszu. Jeszcze długo potem wiczenie było jak w lesie. Stale tam kukało i kukało. Posłuchajmy, Hanko, powiada Rumcajs. Jak długo jeszcze będziemy żyć? Ale zupełnie nie mogli się doliczyć. Thank you.